Jesteśmy podczas 5. Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego. Wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele, przede wszystkim są związane ze zmianami w świecie, który nas otacza. Mam głównie na myśli wykładniczy wzrost ilości informacji oraz zjawiska globalizacyjne. To oznacza, że dzisiaj znacznie trudniej wyłowić z nadmiaru informacji tą wiedzę, która jest ważna. A zjawiska globalizacyjne mówią, że de facto nie ma czegoś takiego jak gdzieś indziej, czyli dzisiaj następuje niesamowicie szybki przepływ informacji. Zrozumienie procesów myślowych, zrozumienie, w jaki sposób postrzegamy świat, niewątpliwie wpływa na to, jak bardzo jesteśmy efektywni. Zrozumienie, w jaki sposób inni postrzegają, pomoże nam zarządzać tymi osobami. A więc jeżeli przyjrzymy się temu, co dzieje się w naszej głowie, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób odczuwamy, pomoże nam w realizacji zadań. Krótko mówiąc, pomoże nam być bardziej efektywnym. Jesteśmy właśnie po wykonaniu samby w ramach 5. Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego. Wszyscy jeszcze w emocjach, ręce gorące, najpierw od klaskania, potem od grania na prawdziwych instrumentach. Na samym początku nikt nie wiedział, czy większość osób nie wiedziała, na czym projekt polega. Na końcu jest nagrany materiał, który może stanowić podstawę do wydania płyty. To zostaje w sercach każdego z nas. To wszystko niesiemy do naszych następnych zadań. Emocje muzyki dodają nam sił na realizację naszych zawodowych planów, w jakichkolwiek dziedzinach działamy. Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w kolejnym forum, 6. już. Mam nadzieję, że tematyka tego kolejnego forum będzie równie ciekawa i też będzie sprzyjała temu, aby Państwo pojawili się tutaj, skorzystali z doświadczeń innych, mogli wymienić się doświadczeniami podczas uczestniczenia w warsztatach, ale też spojrzeli refleksyjnie na swoją pracę.